Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałbym omówić o pewnych takich rzeczach, które posiadamy w domu, a tak naprawdę oddziaływują na nas, oddziaływują na nasze życie. Możemy mieć albo szczęście w życiu, albo nieszczęście i właśnie chcę o tych rzeczach poruszyć właśnie ten temat. Pierwszą taką rzeczą, którą chciałbym omówić, to są czarne drzwi do domu. Jeżeli ktoś ma pomalowany na czarno dom albo drzwi na czarno, to wiadomo, że taki dom zaprasza demony do siebie i istoty astralne z niskich planów, z niskich poziomów, prawda? Tak, dlatego właśnie trzeba unikać samochodów czarnych, unikać drzwi czarnych do naszego domu, ponieważ w takim domu po prostu zagoszczą negatywne elementy, negatywne sprawy, negatywne demony. Właśnie jeżeli są drzwi pomalowane na czarno, czy ktoś wypadnie na jakiś park, którego drzwi są pomalowane na czarno, to również bardzo szkodzi na dany biznes, na dany restaurację czy cokolwiek. Drugim, następnym takim punktem jest wieszanie kalendarza przy wejściu do domu. To jest też taki system, wielokrotnie się to przyjęło w różnych krajach, że wiesza się kalendarz zaraz przy wejściu do domu. To właśnie ten, wieszanie tego kalendarza skraca życie mieszkańców tego domu. Dlatego nie trzeba trzymać kalendarzy z numerami właśnie na ścianach, tylko po prostu jak już to mieć taką agendę, taki zeszyt i w tym zeszycie mieć kalendarz. Tak, żeby on po prostu nie widniał na ścianie. Następnym punktem są obrazy z wypadkami morskimi. Jeżeli ktoś ma w swoim domu obraz namalowany, jest tam wypadek tonącego statku, promieniuje z tego obrazu smutek, nie ma tam radości w tym obrazie, nie ma w tym domu również radości, są niskie sentymenty, jest tam strach gości w tym domu, jest zaburzenie energii po prostu, które występuje w danym miejscu, w danym pomieszczeniu, gdzie jest ten obraz. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na tematykę danych obrazów, które wieszamy w naszym domu, żeby to były obrazy, które przynoszą nam radość, szczęście, jak patrzymy na ten obraz, żeby on radował nasze oczy, a nie obraz ponury, przybijający nas, powodujący niskie uczucia, smutek. Niekiedy to takie obrazy oddziałują również na psychikę ludzi, którzy mieszkają właśnie w tym domu. Przynoszą takie obrazy złe wibracje. Następny punkt to jest fotografie osób zmarłych, które są wieszane wielokrotnie w naszych sypialniach, w miejscach, gdzie my przebywamy, w naszych pokojach. Również musimy zlikwidować takie obrazy ludzi zmarłych, czy to z naszej rodziny, czy z dalszej rodziny, ponieważ takie obrazy zatrzymują nas w tamtych czasach, zatrzymują nas w przeszłości i my po prostu nie awansujemy, nie idziemy w przyszłość. To są właśnie te obrazy osób zmarłych, które wielokrotnie są wieszane na ścianach i powodują jakby, że te osoby cały czas astralnie z nami po prostu w formie duchowej są po prostu w tym danym domu. Następnym faktorem, który szkodzi i przynosi nieszczęścia, to są rośliny, które mają po prostu kolce. Kaktusy, rośliny o ostrych końcach są szkodliwe. Powodują kłótnie w domu. Są pożądane rośliny o okrągłych liściach. Unikać róż z kolcami w swoim domu. Również te rośliny kolczaste przynoszą zazdrość i zły los. Czyli po prostu taka osoba, która nie chce mieć kłótni z nikim, taka osoba, która szuka spokoju i dobrych relacji z każdym, nie powinna mieć w swoim domu róż, które posiadają kolce. Roślin, ogólnie takich roślin, które posiadają po prostu kolce, ponieważ to będzie powodować niesnaski, kłótnie w tym domu, dlatego po prostu trzeba unikać takich roślin. Następnym takim faktorem bardzo popularnym to są lustra w pokoju sypialnym. Te lustra przynoszą nieszczęścia i zły los. Mogą również powodować problemy w realizacjach małżeńskich. W małżeństwie, jeżeli w danym pokoju jest szafa z lustrami, jest lustro naprzeciw nas, naprzeciw łóżka, no właśnie takie lustra powodują, że występują zaburzenia nie tylko między małżonkami, ale również
występują w relacjach międzyludzkich, w pracy, w otoczeniu, mogą wystąpić zaburzenia w relacjach międzyludzkich. Więc taka osoba, która żyje w pokoju z lustrami, może być nerwowa, mieć koszmary, ponieważ lustra wchłaniają zarówno dobrą energię, jak i złą energię. Także, drodzy kochani, te wszystkie punkty, które wymieniłem, są bardzo istotnymi punktami, dlatego możecie sobie po prostu to zapisać. Ponieważ jeżeli osoba posiada lustra, to naprawdę może to być, mieszkając dłuższy czas w takim mieszkaniu, może być to osoba nerwowa, może być osoba, która ma jakieś koszmary, nie czuje się dobrze w danym pokoju. To by było na tyle. Ja od siebie chciałbym Was, drodzy kochani, zaprosić na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronię mineralny, bardzo zdrowy. Się żegnam i do widzenia.